ciągle są do 2 lutego. Głosi w ten sposób Boże Narodzenie. Wcześniej nie za bardzo, ale teraz i muszę Wam powiedzieć, że też bardzo dziękuję Wam za te ozdoby, bo naprawdę one są pięknie przyodobione. Pandemia też sprawiła, że mieliśmy chyba więcej czasu, tak? Mogli się rzeczywiście o to zadbać. Naprawdę jest pięknie. Bardzo serdecznie za ten zewnętrzny wyraz Bożego Narodzenia dziękuję. Spotkanie z dziećmi w klasie trzeciej w czwartek o godzinie 16:30. Gdyby można wziąć udział w kolędzie ze swoją ulicą, można to uczynić z innymi ulicami, jak najbardziej. W dogodnym oczywiście dla siebie terminie, jeszcze w tym tygodniu będą te przeglądowe, a za tydzień już podsumowanie kolędy. W piątek o godzinie 19:30 zapraszamy na wieczór kolęd, który poprowadzi grupa modlitewna na czele z księdzem Andrzejem Dymitrowym. Oni się zawsze spotykali w Państwa Jaworowskim, w kościele domowym, chciałoby się powiedzieć. I tam śpiewali kolędy, grali. Ksiądz Andrzej Dymitrow pięknie opowiadał o tych kolędach. No ale pandemia i chcą się przenieść do namiotu naszego. Zapraszamy. Ale też zapraszamy wszystkich do takiego wspólnego kolędowania w piątek o 19:30, taki wieczór kolęd z tą grupą modlitewną. I kto na cokolwiek gra, może przynieść się dołączyć do tej wspólnej modlitwy. Zanim powrócimy do domów, poświęcone zostaną kreda i kadzidło. Kredą oznacza się krzwi i wodą kropi się dom, mieszkanie, po wejście i wody na start, że w naszych mieszkaniach przyjęliśmy Cielonego Syna Bożego. Módlmy się więc, aby Chrystus Pan w 2021 roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak mędrcy ze wschodu, znaleźli Go w naszych rodzinach. Boże, jedyna i wieczna światłość, Ty przyprowadziłeś mędrców do Twojego Syna i objawiłeś im Go jako Króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego, oddali Mu pokłon i złożyli dar. Pobłogosław tę kredę. Dla oznaczenia przy naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie pobłogosław to kadzidło, aby jego wolny dym wznosił się wraz z naszymi modlitwami przed Twoje oblicze. Spraw, aby nasze domy, napełnione dziś wolną kadzidła, będą miejscem codziennej modlitwy w jedności z Twoim Synem, który zamieszkał między nami, aby objawić nam Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Na słowa pokój Waszym domom odpowiemy i wszystkim ich mieszkańcom. Pokój Waszym domom! Przed Jego obliczem. Z miłości przed naszym.
synów poprzez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas miłowany. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości wedle wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia. Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Módlmy się wspólnie o błogosławieństwo Boże dla wszystkich tu zebranych i zebranych za pośrednictwem internetu słowami modlitwy Pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z Wami. Niech Wasze domy i mieszkania oraz wszystkich w nim mieszkających błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Biskupa, bo w imieniu Franciszka, nie, to co
siebie przy błogosławieństwie, które damy z Bożym uspokojeniem, dzieło to jak najbardziej, że zastępujcie mnie, zastępujcie w tym roku, a myślę, że już w przyszłym będziemy się mogli spotkać. Szczęść Wam, Boże, pięknie i dziękuję.